Dobry, witam Was 20 czerwca w sobotę. Witam Was słowami, które zapisane są w 111 psalmie, w wersecie 3, gdzie czytamy: Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Natomiast w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 19 wersecie, apostoł Paweł pisze: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Te dwa teksty czytamy dzisiaj w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień. Drodzy, czasami wystarczy wyjść z domu, być może podjechać parę kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, albo najzwyczajniej w świecie spojrzeć w niebo, aby stwierdzić, że te słowa psalmu 111 są w 100% słuszne i prawdziwe. Można powiedzieć, że świat jest jednym z najpiękniejszych, najwspanialszych dzieł sztuki, a ten, który ten świat stworzył, powołał do istnienia, jest najlepszym artystą i ma bardzo dobry gust. Poza tym, my możemy być częścią, integralną częścią tego właśnie świata. Dzieło, jakie Bóg stworzył, jakie Bóg powołał do życia, jest dowodem Jego wielkiej mądrości. To dzięki Bogu możemy na tym świecie mieszkać, to dzięki Bogu możemy być nieodłączną Jego częścią. I myślę, że każdy z nas na tym świecie ma takie miejsce, które szczególnie lubi, które szczególnie ceni, w którym bardzo mocno chce wyrazić te słowa: Panie Boże, jak wspaniale, jak cudownie to stworzyłeś. Ja również mam takie miejsce, do którego lubię przychodzić, do którego lubię wracać i właśnie teraz się w to miejsce udaję. Zapraszam Was, żebyście poszli i zobaczyli to miejsce razem ze mną. Jesteśmy w miejscu, które jest unikatowe w skali światowej, a znajduje się blisko mojego miejsca zamieszkania. To ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Ktoś powie: kupa piachu i nic więcej. Dla mnie ten skrawek ziemi nie tylko zachwyca swoją malowniczością, ale także tym, że bardzo wyraźnie pokazuje upływ czasu. Wydmy, przesuwając się, zasypują to, co znajduje się na ich drodze, by po latach odsłonić kikuty martwych drzew, świadczące o tym, że życie na świecie jest jedynie chwilą i wszystko ma swój początek i ma swój koniec. Jedynie powiew Bożego Ducha, który wprowadza świat w ruch, jest wieczny i nigdy nie ustaje. Kiedy przejdzie się już przez kępy Turzyc, oczom ukazuje się widok bezkresnego morza i znowu można zachwycać się nie tylko pięknem krajobrazu, ale także cudem Bożego stworzenia i wielkością oraz bezkresem tego, co Bóg nam daje. Wędrując przez ten skrawek ziemi, odkrywam nie tylko dobry gust i wszechmoc Pana Boga, ale mogę także zweryfikować własne życie i upływ czasu. Idąc przez życie, patrząc na naszych bliźnich, często wspominamy już tylko tych, którzy odeszli, a spoglądając w lustro, chcąc, nie chcąc, dostrzegamy symptomy upływu czasu. Jednak wędrując dalej, uświadamiamy sobie, że rzeczywistość, która nas czeka, gdy dotrzemy do celu naszej wędrówki, wypływa z niezmiennej Bożej miłości i sprawiedliwości. Ta rzeczywistość jest bezkresna i doświadczyć będziemy jej mogli wówczas, gdy nie zniechęcą nas napotkane na tej drodze problemy czy niepowodzenia, ale gdy w ufności wołać będziemy do naszego Boga, wówczas doświadczymy Jego sprawiedliwości, którą okazał nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Z tego miejsca zachęcam Was do tego, abyście poszukiwali takich właśnie miejsc, w których dostrzegać będziecie upływ czasu, ale także wieczność, jaka czeka na nas, gdy nadejdzie ten właściwy czas, gdy staniemy przed Bożym obliczem i będziemy zdawać Mu sprawę z naszego życia. Niech Was Bóg błogosławi i strzeże. Amen.